Największy polski podróżnik. Wojtek Cejrowski, w sumie miał bardzo medialna postać. Aleksander Doba, ostatnio bardzo głośno o zmarłym podróżniku jest. Za największego polskiego podróżnika, wręcz ojca polskich podróży, uchodzi Tony Halik. Posłuchajcie jego historii. Urodził się jako Mieczysław Sędzimir Halik. W Toruniu w 1921 roku, później wraz z rodzicami przeprowadził się do Płocka. Pierwsza podróż odbył w wieku 14 lat. Uciekł z domu i na tratwie przepłynął z Płocka do granicy wolnego miasta Gdańska. W wyprawie przeszkodziła straż graniczna, która pod eskortą odstawiła go do domu. W trakcie II wojny światowej służył w Wehrmachtzie, został tam wcielony siłą. Należał do 6. Baterii Szkolnej 11. Ciężkiego Zapasowego Dywizjonu Obrony Przeciwlotniczej Luftwaffe, a później został przydzielony do 40. Eskadry Średnich i Ciężkich Bombowców Luftwaffe i został wysłany do Francji. Tam nie wziął udziału w walkach po stronie niemieckiej, zdezerterował i wstąpił do francuskiego ruchu oporu, a wojnę zakończył w czwartej dywizji piechoty polskich sił zbrojnych na zachodzie. Wtedy też rozpoczął swoją pracę dziennikarską, filmował samoloty, również te zestrzelone, oraz pisał listy do swojego przyjaciela z Londynu, który to następnie publikował je na ramach brytyjskiej prasy. Po wojnie został odznaczony Francuskim Krzyżem Wojennym i Medalem za wojnę. Następnie pracował przy budowie mostów w Afryce. W Kenii zetknął się po raz pierwszy z plemionami o kulturze odległej od europejskiej. Tam też zdobył pierwsze doświadczenia w filmowaniu dzikich zwierząt. Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1948 roku podpisał kontrakt z prywatną argentyńską transportową linią lotniczą i wyemigrował do tego kraju i w 1952 roku przyjął obywatelstwo argentyńskie, żeby móc swobodniej podróżować. W Buenos Aires zorganizował i prowadził szkółkę lotniczą. Potem był fotografem w ekipie obsługującej Juana Perona jednego z najgłośniejszych dyktatorów ówczesnego świata. Zafascynowany Indianami, wyjeżdżał do amazońskiej dżungli. Na swoją pierwszą powojenną podróż zakupił żaglówkę. Po tej wyprawie zaczął współpracować z czasopismem Life, a następnie Time and Life, Sport Magazine oraz ze stacjami telewizyjnymi. W 1950 roku zaczął pracować dla amerykańskiej sieci telewizyjnej NBC. Wtedy po raz pierwszy nazwano go zdrobnieniem Tony. W latach 50., w trakcie podróży po dżunglach Paragwaju, płynął rzeką Araguay, znaną powszechnie jako Rzeka Śmierci. Odkrył wtedy system tuneli i jaskiń. Jedna z kompozycji została nazwana Jaskinią Orła Białego ze względu na swój kształt, przypominający Orła. Najsłynniejszą podróż odbył jeepem z ziemi ognistej do Alaski. Rozpoczęła się ona w 1957 roku i trwała 1536 dni. Przemierzył 182 624 km, co jest ponad czterokrotną długością równika ziemi i wydał na nią ponad 80 000 dolarów. Odwiedził 21 krajów, przekroczył 140 rzek, wybudował 14 mostów i użył 8 kompletów opon. Najniższa temperatura, jakiej zaznał, to minus 50, a najwyższa to 60 stopni Celsjusza. Namiot rozbijał 684 razy, a na koniec na kręgu polarnym wbił w ziemi dwie flagi, argentyńską i polską. Wiele lat później Halik dowiedział się, że na trasie jego podróży powstała miejscowość, Most Halik. Jak się okazało, podczas jednej z przepraw zbudował most oraz wbił w ziemię tablicę informacyjną z takim napisem i ruszył w dalszą drogę. Wkrótce potem ludzie zaczęli korzystać z prowizorycznego mostu, ulepszać go, a powstała tam osada, przyjęła nazwę, jaką pozostawił po sobie Tony Halik. Podczas tej wyprawy towarzyszyła mu żona, a żeby było ciekawiej, urodziła wtedy syna, Ozana, otrzymał imię na cześć Indianina, który uratował Halikowi życie podczas walki dwóch zwaśnionych plemion. Halik często wśród Indian zyskiwał miano Białego Indianina. W latach 1960-1970 w Meksyku był korespondentem NBC na Amerykę Łacińską. Później został tamże prezesem Związku Dziennikarzy Zagranicznych i swoją działalnością starał się chronić pierwotne plemiona indiańskie. W 1975 roku przeniósł się na stałe do Polski i otrzymał kartę stałego pobytu. Jego drugą partnerką była Polka, Elżbieta Dzikowska, z którą prowadził program Tam Gdzie Pieprze Rośnie. Nadal pracował dla NBC, nadając korespondencję z okresu powstawania Solidarności, strajków i stanu wojennego. Ze swych wypraw przywoził myśliwskie trofea, pleminne ozdoby, broń, amulety, ceramikę i egzotyczne kapelusze, które gromadził w swoim warszawskim domu. Pamiątki wybierane były z myślą o widzach. Rzeczy, które... Przywióz prezentował w swoim programie Pieprz i Wanilia. Program ten nadawany był nie ze studia telewizyjnego, ale z prowizorycznego atelier zainstalowanego w ich domowej piwnicy w Międzylesiu, w Warszawie. W 1985 roku otrzymał medal za zasługi dla miasta Torunia, m.in. za film popularyzujący w Stanach Zjednoczonych Gród Kopernika. W latach 1987-1988 opłynął świat na pokładzie żaglowca, dar młodzieży. Pisał książki i reportaże dla miesięcznika Kontynenty, udzielał wywiadów, spotykał się z czytelnikami, najchętniej z młodzieżą. Jest patronem 14 szkół w Polsce, zaś społecznemu liceum w Ostrołęce ufundował wakacyjne stypendium w Oksfordzie dla najlepszego absolwenta. Jest też bohaterem studenckiego kręgu instruktorskiego ZHP przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zmarł 23 maja 1998 roku po długiej chorobie. 28 maja został pochowany na cmentarzu brudnowskim w grobie rodzinnym. W 2002 roku wykonano pomnik z granitu, na którym widnieje krzyż z zawieszonym na nim plecakiem. Autorem jest polski rzeźbiarz, profesor Gustaw Zemła. W 2003 roku w Toruniu powstało Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. W Chełpach i pucku odbywają się doroczne regaty łodzi kaszubskich jego imienia. Od 2010 roku w Obornikach Śląskich odbywa się Festiwal Kultur Świata imienia Tonego Halika, którego celem jest przybliżenie widzom interesujących obrazów codziennego i niecodziennego życia mieszkańców różnych zakątków świata. Ton Halik był osobą niezwykle popularną i obecnie jego nazwisko przeniknęło również do kultury graffiti pod postacią krótkiego napisu: Byłem tu, Tony Halik. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na kanał Światowa Historia oraz Instagrama Światowej Historii oraz grupę na Facebooku na osi czasu. Trzymajcie się, cześć!